Jest mi miło serdecznie powitać zgromadzonych tutaj na podsumowanie projektu pod tytułem Wiemy, Reagujemy. Chciałbym powitać panią dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Marzenę Boczkowską. Witam Dominika Roga. Witam lokalne media biłgoraj.pl i biłgorajska.pl. A teraz już oddaję głos sprawcom zamieszania, czyli klasie drugiej gimnazjum. Projekt Wiemy, Reagujemy trwał w naszej szkole od września do grudnia 2015 roku i był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z gimnazjum w Korczowie oraz naszą szkołą. Był on dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Edycja 2015. Celem projektu było przekazanie uczniom wiedzy o przejawach agresji, o sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach, gdy dostrzegamy prześladowcę i ofiarę oraz o umiejętnym przeciwdziałaniu przemocy. Projekt był skierowany do uczniów klasy drugiej gimnazjum, którzy byli uczestnikami wielu ciekawych spotkań, jak również podejmowali działania i inicjatywy inspirowane treściami dydaktycznymi płynącymi z programu. To właśnie drugoklasistom pragniemy oddać teraz głos. Rozważając problem istnienia przemocy w świecie, kraju, okolicy, gimnazjaliści opracowali scenariusze scenek, które następnie zostały przez nich odegrane i sfilmowane. Współpraca przy tworzeniu krótkich filmików, a w szczególności wcielanie się w rolę sprawcy-ofiara, było dla nas niezwykle kształcące. Mogliśmy jeszcze lepiej poznać i uzmysłowić sobie, co może czuć osoba prześladowana, ale także sprawdzić na własnej skórze, że pomaganie, czyli reagowanie, nie jest rzeczą trudną. Dostrzegliśmy, jak wyglądamy stojąc z boku, nie reagując na przejawy agresji. Powszechnie słyszy się, że młodzi ludzie są coraz bardziej agresywni i sami coraz częściej stają się ofiarami lub świadkami przemocy. W dzisiejszych czasach staje się ona narzędziem osiągania zamierzonych celów. Sprawcy nie postrzegają swoich zachowań jako zła, a ewentualną winą za swoje postępowanie obarczają innych. Najczęściej świadomość istnienia problemu agresji mają ofiary lub osoby nią zagrożone. Ej, ty, masz hajs? Co? Pieniądze? Mam tylko 10 zł. To dawaj tą dychę, a na to mam 30. Ale skąd mam wziąć? Nie obchodzi nas to! I nawet nie próbuj nikomu mówić, bo żałujesz. Opatrzcie się. I co? Masz nasze pieniądze? Nie wasze i mam. Co się dzieje? Nic, nic. Przecież widzę, że coś się dzieje. No bo takie dwie dziewczyny dokuczają mi. Jakie? Emilia i Martyna. Pójdź do gabinetu dyrektora, a ja zaraz się wprowadzę. Co to było przez prowadzkę? My nic nie zrobiliśmy. Były za rozbieli pieniądze. To nie my! To nie my? Ja zaraz sprawdzę na monitoring. No więc tutaj tu mam wszystko, które jest wideo. Ty nie masz? To ja mam dla was. Będziecie sprzątać tydzień w szkole. A w sprawie pieniędzy Goli załatwię to z rodzicami i wszystko wyjaśnię.
Do widzenia. No, widzę, że dobrze wam idzie. Tylko nie zapomnijcie przyjść jutro. Dokładnie zaczekajcie. Dzięki działaniom podjętym w ramach projektu spotkaliśmy się z psychologiem, a także z opiekunem na zajęciach pozalekcyjnych. Rozmowy i spotkania z osobą, która między innymi zajmuje się problemem przemocy i ma za zadanie wskazać drogę, była dla nas bardzo wartościowa, ponieważ zwrócono nam uwagę na wiele aspektów, które wcześniej były dla nas niejasne. Niewątpliwie staliśmy się wrażliwsi i bardziej otwarci. Zaczęliśmy dostrzegać to, czego wcześniej nie zauważaliśmy wokół nas, w naszej klasie, szkole, domu, otoczeniu. Nauczyliśmy się, że brak reakcji nie jest wynikiem braku odwagi, jest naszym tchórzostwem i zgodą na przemoc. Naszym obowiązkiem jest reagować i pomagać innym. Jak mówią uczniowie, wspólne śpiewanie jest tym, co świetnie jednoczy i łączy ludzi. Wysłuchajmy zatem kolejnej piosenki w jej wykonaniu. Żyje taki dzień, piękny dzień, który czas zatrzyma. Wspólnie do domu, lepszy dom, wyżej nieba. W domu tym ludzie wolni są, miłość Bogu wspiera. Po co wierzą w to, że wolności ludziom trzeba. Wspólnujemy w domu, wokół nas i to nad nami. Zbudujemy w domu, wyżej gwiazd, pan z bombami. Zbudujemy z tym cudowny świat, już bez granic. Zbudujemy w domu, wokół nas, między ludźmi, których znam. Lubię kiedyś twój prośby dom, zmieni swoją skalę. Musimy przyznać, że wielu z nas płakało podczas projekcji. Czy człowiek potrafi żyć bez wiary? Czy życie bez niej ma w ogóle sens? Przed takimi pytaniami postawili bohaterów twórcy znanego z polskich ekranów Bóg nie umarł, tym razem w filmie pod tytułem Czy naprawdę wierzysz?, który także mieliśmy okazję obejrzeć w ramach projektu. Czy naprawdę wierzysz? Opowiada o życiu wielu ludzi, w większości tych, którzy się nawrócili i przekazywali swoje świadectwo innym osobom. My natomiast uświadamiamy sobie, jak ważne w prawdziwej wierze, obok szczerej modlitwy, jest działanie w imię dobra. Myślę, że film był świetny z tak dogłębnym przekazem, że skruszył nawet najtwardsze serca. Wiele dziewczyn się wzruszyło. Może właśnie ten film zmieni naszą postawę w stosunku do Boga i drugiego człowieka, który choć często niezauważony, jest naszym aniołem stróżem. Podsumowując działania w ramach projektu, wspólnie z opiekunem opracowaliśmy folder, który chcielibyśmy zaprezentować. Zawiera on treści będące efektem naszej pracy, prezentuje nasze wnioski i przemyślenia, wiersze, plakaty, informacje o nas i szkole, do której uczęszczamy. Projekt zainspirował nas także do twórczości literackiej, czego efektem są napisane przez nas wiersze. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ poezja potrzebuje otwartej duszy, szczerego wyznania, okazywania emocji i uczuć. Dzięki tym działaniom mogliśmy się lepiej poznać, bycie kreatywnym i mówienie o tym, co czujemy, dodaje odwagi i pewności siebie, pozwala zacieśnić więzi i budować wspólnotę uczniowską.
Płacz, siniaki i bolące rany. Tyle właśnie zapamiętamy ze ściany. Miłość często przeradza się w zazdrość. Szkoda, że wtedy nie można zasnąć. Zawsze bardzo im współczujemy, ale pomóc im nie możemy. Dlaczego zawsze cierpi kto inny, a zbrodniarz znów pozostaje niewinny? Uczucia tutaj nie grają roli, ale żadna rana bardziej nie boli. Nie bij kolegi, bo to źle i wtedy on obrazi się. Ty przezywasz i wyzywasz i z kolegą przyjaźń zrywasz. Zapobiegnij przemocy i przeproś go choćby w nocy. Wtedy przyjaźń trwała będzie i zaufanie jego zdobędziesz. Są ludzie, którzy gnębią. Są też ci, co się znęcają. I są ludzie bardzo dobrzy. Jak anioły duszę mają, strzegą, pamiętają i zawsze pomagają. Pamiętaj, niech emocje przegrają z umysłem i wtedy na pewno zobaczysz, jak kolorowy potrafi być świat, kiedy nie ma w nim przemocy. Droga koleżanko, kolego, pomyśl, co jest dobre, a co złe. Wiemy, że potrafisz zapobiec tej przemocy w szkole. Spróbujmy więc zadziałać i powiedzieć wreszcie stop. Życie będzie łatwiejsze bez przemocy niż z nią. A teraz zapraszamy do wysłuchania opowieści o pomysłach i emocjach, jakie towarzyszyły uczniom przy tworzeniu plakatów nawołujących do działań przeciw przemocy. Plakaty, które stworzyliśmy, mają zachęcić wszystkich, nie tylko młodzież, do natychmiastowego reagowania w sytuacjach zagrożenia, ponieważ twoja niemoc rodzi przemoc. Pięść, która tu widnieje, ma otwartą paszczę. Ręka jest zaciśnięta i obwiązana sznurami. Usiłuje rzucić kamień, ale nie daje rady. To tak, jakby ofiara jakiegoś zdarzenia prosiła nas o pomoc, ale nie może, nie ma siły się bronić. Hasło z kolejnej pracy: popatrz, jak kolorowy jest świat, kiedy nie ma w nim przemocy. Jest wyrazem naszych marzeń o tym, jak powinien on wyglądać. Nie chcemy, by ktoś cierpiał, był prześladowany, poniżany. Wszyscy możemy sprawić, by świat był kolorowy. Wystarczy powiedzieć stop. Na kolejnych plakatach są umieszczone schematyczne rysunki i symbole. Broń, używki, przemoc fizyczna, które pokazują, co może rodzić agresja, nawet wbrew naszej świadomości. Pamiętaj, żeby powiedzieć nie, bo przemoc kradnie życie. Stary, chodź, bo będziemy mieć, bo będzie jeszcze gorzej. Znajmy, a z nim polecimy się później. No, dobra. No to co, chłopaki? Ładnie to tak naśmiewać się z innych? Wasze zachowanie jest niedorzeczne. Za karę przez następne 2 tygodnie będziecie zostawać po lekcie na dodatkowe zajęcie z matematyki. Wiecie, co teraz macie zrobić? Tak, wiemy. Chcemy was przeprosić, że nam dokuczaliśmy. Przyjmiemy przeprosiny pod warunkiem, że jeszcze więcej się nie powtórzy. Dobrze, obiecujemy. I bardzo dobrze. Wyłoni, to utraci się.
Wiemy radnie, wiedząc zatem, że nasza szkoła uczestniczy w akcji Szlachetna Paczka, postanowiliśmy się włączyć do działań na rzecz biednych i potrzebujących. Na zakończenie zapraszamy do obejrzenia ostatniego filmiku, który pokaże, że bycie najsilniejszym i najpopularniejszym w szkole wcale nie oznacza zgody na pozostawanie biednym i obojętnym na cierpienie innych. Według naszych aktorów jest wręcz odwrotnie. Pani Iwonie Zawarskiej, panu Słowowi Komorniowi,
wychowawcę klasowego gimnazjum pana Andrzejowi z Brężynie. No i pani Alinie. Bardzo dziękuję. I słuchajcie, tym miłym akcentem jeszcze... Ja jeszcze słówko chcę powiedzieć dla wspaniałych aktorów. Chcę podziękować w imieniu swoim, jak i w imieniu wójta, który niestety nie mógł przybyć, za udział w tym projekcie, za przepiękne scenki. Widzę, że nie tylko zdolności artystyczne, ale i aktorskie się ujawniły. Myślę, że następny będzie film pełnometrażowy, prawda? I w imieniu swoim, jak i wójta, chciałabym wszystkim tutaj obecnym, uczniom, całemu gronowi pedagogicznemu życzyć zdrowych, wesołych, szczęśliwych świąt bez Bożego Narodzenia. My dziękujemy. Dużo się cieszę, że mamy zajęcie.